Zmierzch. Autor Piotr Zmarzłowski. Czyta Piotr Zmarzłowski. Warszawa. 1998 rok. Ciężkie krople deszczu, wyglądające niczym rtęć, głośno rozpryskiwały się mięsistą powierzchnię liści. Przerażających intensywnością zieleni. Wszystko spowite było w półmroku. Promienie słońca leniwie przedzierały się pomiędzy konarami potężnych drzew, tworząc smugi, w których skupiało się życie lgnące do światła. Szum deszczu był wszechobecny i hipnotyzujący. Wypełniał gęstą przestrzeń lasu tropikalnego, nie pozostawiając miejsca na nic innego sprawiało wrażenie gęstej substancji, wypełniającej całą przestrzeń jak płyn. Lecz jedno zwierzę nie potrafiło uszanować tej uświęconej przez naturę chwili. Z oddali dał się słyszeć dźwięk łamanych gałęzi. Leśnym duktem biegł dwunożny, owłosiony stwór, odziany w skórę przekrywającą zaledwie genitalia. Jego twarz skrywała gęsta broda. Oczy schowane były w gęstwinie brwi pod obficie rozbudowanym sklepieniem czaszki. Długie i tłuste, niechlujnie rozrzucone włosy sięgały mu do ramion. W prawej ręce trzymał ciężki konar uzbrojony w okruchy skalne, gęsto powbijane w strukturę drewna. Nieobute stopy sprawiały wrażenie, że przywykły już do niewygód bosych wędrówek. Istota poruszała się niczym drapieżnik. W w istocie było co chwilę zatrzymywała się i węszyła swoimi potężnymi nozdrzami zapachy dobiegające z głębi tropikalnej głuszy Bacznie się przy tym rozglądając zagrożenie przecież mogło nadejść z każdej strony w dowolnej chwili W pewnym epokowym momencie wzrok samca spoczął na dziwnym kształcie który to wynurzał się spośród gęstego poszycia Coś, co przypominało kamień, kształt jego był jednak zbyt doskonały, nawet gdyby był dziełem rąk jego pobratymców. Głaz był bardzo duży, większy od niego, przynajmniej ten fragment, który był w stanie dojrzeć. Podświadomie zaczął wyczuwać irracjonalny niepokój przed nieznanym. Jednak tym, co odróżniało go od każdego ze zwierząt w tym lesie, była nieposkromiona ciekawość. Pomimo strachu podszedł bliżej do podejrzanego przedmiotu, zachowując wszelkie środki ostrożności. To, co wydawało mu się kamiennym elementem, większym od niego, okazało się być podłogą, na pozór przypominającą tę, którą znał z jaskiń, lecz idealnie gładką. Bardzo ostrożnie ukląkł i wyciągnął rękę w kierunku nieznanego. Powierzchnia była gładka i zimna w dotyku, Spowida delikatnym dywanem mchu. Niczym kamień, który przecież tak dobrze znał. Delikatnie rozgarnął pnącza w poszukiwaniu krawędzi kończącej to znalezisko, lecz bez efektu. Posuwał się powoli w poszukiwaniu kresu tej płaszczyzny, lecz jego ręka trafiła na coś zimnego i śliskiego. Momentalnie niczym spłoszone zwierzę, przy akompaniamencie ostrzegawczego gardłowego dźwięku, zerwał się na równe nogi i skrył za pobliskim drzewem. Nic się nie stało. Słychać było jedynie słabnący szum deszczu i ciężki oddech człowieka, którym w istocie był. Ciekawość była jednak silniejsza i ponownie wrócił na miejsce odkrycia. Ponieważ był samotnikiem, to sam musiał sprawdzić swoje znalezisko. Przepełniony strachem, jeszcze raz rozgarnął pnącza spowijające jednorodną szarą powierzchnię i jego oczom Ukazała się idealnie błyszcząca, matowa płaszczyzna. Gładka niczym tafla wody, niezmącona najmniejszym podmuchem wiatru. Była zimna i wilgotna. Nigdy czegoś takiego w swym osiemnastoletnim życiu nie dotykał. Zgrubiałe palce pierwotnego człowieka powoli przesuwały się po gładzi stalowej płyty, idealnie wpasowanej w podłoże. Wtem fragment tajemniczej płaszczyzny. Poddał się naciskowi palców, wywołując dziwne drżenie powietrza. Życie toczące się wokół swoim niezachwianym rytmem wstrzymało oddech. Dla pierwotnego człowieka było to już zbyt wiele. Biegł teraz przed siebie, na nic nie zważając, chcąc oddalić się od nieznanego jak najszybciej. Nie zważał na skaleczenia stóp i uderzenia ostrych gałęzi. Ciężka. Stalowa płyta o spale, niczym wyrwana z letargu, wyniosła się ponad poziom gruntu, rozrywając zieloną pokrywę, po czym odsunęła na bok, ukazując korytarz biegnący w głąb ziemi. Gdzieś na końcu czaiło się coś żywego. Nie było to jednak życie podobne temu, jakie zamieszkiwało otaczający las. Lampy kanałowe po obu stronach schodów rozpraszały delikatnie mrok. W zapraszającym geście, z wnętrza dochodził dziwny, absorbujący dźwięk. Biegł tak długo, póki nie mógł już zaczerpnąć powietrza do obolałych z wysiłku płuc. Przysiadł pod drzewem, ciężko łapiąc oddech. Jego oczy zdradzały strach, jednak gdzieś w głębi czaiło się coś, co mogło go doprowadzić do zguby. Ciekawość. Wbrew sobie. Postanowił wrócić w tajemnicze miejsce i zbadać je dokładniej. Teraz jednak nadchodził zmrok i musiał poszukać sobie miejsca bezpiecznego noclegu. Słońce swoimi promieniami śmiało ślizgało się po szklanych fasadach wieżowców, odbijając tysiącem błysków w każdym z okien. Miasto jednak nie poddawało się nastrojowi zachodu i tętniło intensywnym życiem. Samochody pracowicie przemierzały ulice, cierpliwie zatrzymując swój nieprzerwany strumień na światłach skrzyżowań. Od strony jeziora czuć było powiew wieczornej bryzy, a czerwono-pomarańczowe plamy słońca leniwie kołysały się na falach, zbudzanych przez przepływające w oddali kutry rybackie. Jakaś para, ubrana w sportowe stroje, biegła wzięcie promenano. On na coś do niego krzyczała, jak się wydaje, bezowocnie. Gdyż jego uszy chroniły słuchawki produkujące intensywne dźwięki w stylu techno, przewaga wewnętrznego oświetlenia w budynkach nad światłem zachodzącego słońca sprawiała, że okna zaczynały zdradzać swoje tajemnice, ukazując postronnym widzom niemy teatr postaci. Wszystko było doskonałe w swej geometrycznej prostocie. John odwrócił się od jeziora. I oparł plecami o szklaną balustradę okalającą taras, wychodzący w jezioro wprost z salonu ekskluzywnego domu. Dzisiaj wcześniej przerwał oglądanie ulubionego spektaklu. Wszystko działało jak w zegarku co do sekundy. Jeszcze pół roku temu powiedziałby, że jest z siebie dumny. Teraz był już tylko zmęczony. W jego ręku lśniła szklanka, wypełniona w połowie złocistym płynem. Kostki lodu o perfekcyjnie identycznych kształtach połyskiwały na dnie szkła, wydając cichy brzęk z każdym ruchem ręki. Podniósł wzrok i spojrzał w głąb domu. W salonie o częściowo walnym kształcie, wypełnionym z nikomą ilością wysublimowanych mebli, pojawiła się postać kobiety. Już z oddali dostrzec można było jej perfekcyjne kształty, wysmakowane dzieło stwórcy. i ruchy były nad wyraz delikatne i precyzyjne choć nie sprawiały wrażenia mozolnie wyćwiczonych była piękna John jako operator systemu miał pewne przywileje które miały pomóc mu w życiu w pełnej świadomości w odróżnieniu od reszty doskonałego społeczeństwa tylko on dostrzegał na pozór nic nieznaczące szczegóły które układały się bezlitośnie w jedną przerażającą całość. Pociągnął ze szklaneczki łyk cudownie palącego w gardło płynu i ruszył w kierunku salonu. Szklane drzwi bezszelestnie ustąpiły, otwierając przed nim dostęp do wnętrza domu. Miękki, włochaty dywan skutecznie tłumił odgłosy jego kroków. Odwrócił się i spojrzał w swoje odbicie w szybie. Patrzył na niego młody, około trzydziestoletni, Wysportowany mężczyzna o elegancko przystrzyżonych, zaczesanych do tyłu włosach i zaroście delikatnie przypruszonym srebrem siwizny. Nie miał ani grama tłuszczu. Nie nosił okularów. Był idealny. Jakby teraz wyglądało jego ciało w rzeczywistości? Myśl ta coraz częściej i uporczywiej go nachodziła. Kiedyś będzie musiał przejść na emeryturę. I poddać się zabiegowi usunięcia części wspomnień. Nie chciał tego, jednak wydawało się to jedynym ratunkiem przed niechybnym szaleństwem. Otaczała go iluzja, z której nie było żadnej drogi ucieczki. On nie mógł jej opuścić, nie ze swoją świadomością i wiedzą. Jeśli jednak pozbędzie się swojego bagażu, ucieczka będzie niepotrzebna. Otaczający go zewsząd świat wydawał się przecież taki szczęśliwy w swej nieświadomości. Na jego miejsce przyszedłby nowy, zdolny człowiek, otrzymałby dawkę niezbędnej wiedzy i sferowałby. Prędzej czy później każdy popadał w szaleństwo i nikt jeszcze nie zdążył godnie wycofać się z zajmowanego stanowiska. Było ich kilku. Widywali się rzadko, gdyż już od dawna nie było takiej potrzeby. System działał przecież poprawnie, i nic nie było w stanie zakłócić jego działania. W pierwszym momencie jego władza wydawała się nieograniczona. Mimo że jej jedyną wymierną wartością była wiedza. Kobieta wyciągnęła w jego kierunku drobną dłoń, odłożył szklankę na blacie stołu, pozwolił wziąć się za rękę i poprowadzić niczym nieświadome dziecko. System ofiarowywał mu dowolnie piękne kobiety i rozkosz, o jakiej nikt nie mógł dotychczas nawet marzyć. Tymczasem natura budziła się o spale do życia. Pierwsze nieśmiałe promienie słońca ostrożnie zaglądały do wnętrza tropikalnego lasu. Zewsząd dochodziły odgłosy zwierząt, przygotowujących się do przeżycia następnego dnia w dzikim świecie. Bajecznie kolorowe papugi ze świstem rozrywając wilgotne powietrze skrzydłami majestatycznie przeleciały pod zielonym sklepieniem. Wilgoć i zimno poranka. Pomudziły też człowieka śpiącego w rozwidleniu korzeni wielkiego drzewa. Ostrożnie podniósł głowę i wciągnął w nozdrza powietrze, analizując dobiegającego zewsząd zapachy. Rozejrzał się w koło, a następnie dźwignął niczym drapieżne zwierzę, przygotowane na niespodziewany atak. Gdy uznał, że jest względnie bezpieczny, sięgnął do przywiązanej u pasa skórzanej torby z wodą. Spory łyk płynu. Przyniósł ukojenie, zmagając jednak dokuczliwe uczucie głodu. Nadchodził czas polowania. Schylił się po swoją broń i ruszył poszukać śniadania. Poranek ten nie różniłby się znacząco od tysiąca innych, które miały już szczęśliwie przeżyć, gdyby nie świadomość wczorajszego dnia. Na samo wspomnienie ogarniał go niezrozumiały, obezwładniający niepokój. Jednak ciekawość nakazywała mu sprawdzić dokładniej znalezisko. W jego świecie decyzje podejmowało się szybko, gdyż często stawką było życie. Machnął ze złością maczugą, dając upust złości na samego siebie i skierował w powrotną drogę. Nawet nie zdawał sobie sprawy, jak daleko poniósł go wczoraj strach. Po drodze udało mu się znaleźć parę jadalnych owadów, którymi częściowo ugasił poranny apetyt. Powietrze mimo wczesnej pory było gęste i wilgotne, a na niskim czole pierwotnego człowieka pojawiły się krople potu. Nagle zamarł w bezruchu, nie wydając z siebie żadnego dźwięku. Bezszelestnie wydobył swój kamienny toporek i mocno ujął w dużej owłosionej dłoni. Pozostawał tak w pozycji gotowej do ataku, a każdy jego mięsień był napięty niczym struna, wszystko potoczyło się tak szybko, iż jedynie dzięki instynktowi zdołał uchylić się przed rozpędzonym zwierzęciem, przypominającym ogromnego kota. Jego ramię wykonało prawie niewidoczny ruch, zadając śmiertelny cios. Martwy zwierz padł zaledwie metr od niego, nie wydając przy tym żadnego dźwięku, poza trzaskiem łamanych gałęzi. Ostrożnie obszedł zdobycz, delikatnie szturchając ją nogą. Jego ruchu nie było jednak nic z lekceważenia, a wręcz wyraźnie wyczuwało się szacunek dla martwego zwierzęcia. Teraz już całkiem śmiało pochylił się nad ofiarą i sprawnie przy pomocy kamiennego noża ją wycinać najsmaczniejsze kęsy. Mięso było jeszcze ciepłe, tak jak lubił. Delektował się w skupieniu swoją zdobyczą. Po chwili poczuł się syty. Wobec czego zaciągnął to, co zostało, pomiędzy korzenie nieopodal rosnącego drzewa i przykrył starannie kamieniami. Nie miał ochoty dzielić się swoją zdobyczą z innymi mieszkańcami lasu. Walka ze zwierzęciem nadała mu pewności siebie, więc wyprostował się i ruszył w poszukiwaniu przyszłości. Gdy znalazł się na miejscu, słońce stało już w zenicie, uparcie śląc ciepło w grąb tropikalnego lasu. Było jeszcze bardzo wilgotno i parno, a wszystko w koło lepiło się. Zieleń była nienaturalnie żywa i wyzywająca. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło od wczorajszego dnia. Wejście w głąb ziemi pozostawało nadal otwarte. Kamienne, gładkie schody, wyglądające, jakby nigdy się nie kończyły, majaczyły w nienaturalnej poświacie sztucznego światła. Natura była jednak niepowstrzymana i pierwsze delegacje mrówek. Wędrowało już schodami, mozolnie pokonując stopień po stopniu. Na człowieka też nadeszła pora, wobec czego postawił swój pierwszy krok. Podłoże było zimne w dotyku i wilgotne niczym kamienie jakie znał dotychczas. Co prawda nie wyobrażał sobie, jak można kamienne podłoże tak dokładnie wypolerować, jednak ten fakt nie wzbudzał w nim obecnie niepokoju. Nie przerażało go to, co widział w tej chwili, lecz to, co miał zobaczyć. Poruszał się jak płochliwe zwierzę, ważące każdy krok i gotowe do natychmiastowej ucieczki. Nic się jednak nie działo, a dochodziły go jedynie odgłosy dżungli, do których zdążył już przywyknąć. Powoli, w miarę jak coraz głębiej schodził, przejawy życia cichły, niczym zamierająca istota, a ich miejsce zajmował nowy dźwięk, którego nie znał i nie potrafił zlokalizować. Był wszechogarniający. I mimo, że. Nie był specjalnie uciążliwy, to jednak trochę irytujący. Prawie niezauważalnie schody ustąpiły miejsca wnętrzu. Była to sporych wymiarów jaskinia o wręcz nienaturalnie gładkich ścianach i suficie. Wnętrze wypełniały ustawione wzdłuż ścian dziwne przedmioty o gładkich i płaskich frontach. Zamarł w progu drzwi, nie śmiąc wykonać żadnego ruchu. Zebrał jednak z najgłębszych zakamarków swojego jestestwa. Resztki odwagi, której tak bardzo mu teraz brakowało. Przełamał swoje lęki i drgnął w zamiarze zawładnięcia tajemniczym wnętrzem. W tym momencie pomieszczenie ożyło, a wszystkie ściany rozjaśniały dziwnym, nieznanym blaskiem, pokrywając się rzędami małych robaczków. Tego było już zbyt wiele. Gwałtownie rzucił się do ucieczki, kończąc swoją pogoń na ścianie. Nieprzytomny, osunął się na ziemię a z rozciętego czoła delikatnie poczęła sączyć się krew, tworząc na podłodze plamę nieokreślonego kształtu. Z głośników tymczasem dobiegł kojący damski głos, witający przybysza w czystej oksfordzkiej angielszczyźnie, zaś kamera umieszczona pod sufitem z cichym bzyczeniem przesunęła swoje martwe oko na leżącą postać, w doskonały sposób maskując zdziwienie. Wieczorna bryza marszczyła w geście naturalnej pieszczoty powierzchni jeziora. Stał znów na balkonie domu. Był sam. Jego kobieta pod jakimś nieistotnym pretekstem została odwołana przez system, czego nie była nawet świadoma, gdyż tylko on o tym mógł wiedzieć. Jak do tej pory, jeszcze nie zdarzyło się, aby system zaingerował tak brutalnie w jego prywatne życie. Zaśmiał się sam do siebie na myśl o prywatności. W świecie, który znajdował się w pamięci wielkiego komputera. Nadszedł już czas, odwrócił się i wszedł do budynku. Przed jego oczami pojawił się trójwymiarowy holograficzny obraz. Pierwsze i zarazem jedyne miejsce zajmował przekaz informujący o wtargnięciu intruza do centralnego pomieszczenia systemu. Wyciągnął rękę i rozwinął pod menu, wybierając opcję podglądu. Nikt jeszcze nigdy z tej funkcji nie korzystał. Po co było obserwować martwe wnętrze gdzieś w nierealnym świecie? Ostatnie stwierdzenie powaliło go swoją absurdalnością. Przecież to właśnie był realny świat, z którego dawno temu zrezygnowali. Być może gdyby istniała możliwość podglądu poza pomieszczeniami systemu, już dawno ktoś uległby pokusie obserwacji starego, a może nowego świata. Ujrzał człowieka, jednak nie była to istota, jakie oglądał na co dzień piękna, zdrowa, idealna. Bezlitosna kamera uparcie pokazywała dziwną, obdartą postać, ubraną w coś na kształt skór zwierzęcych, całą zarośniętą, długimi, brudnymi i posklejanymi ze sobą włosami. Prawdziwy człowiek leżał na podłodze, w pozycji embrionalnej i w odróżnieniu od Johna naprawdę żył, mimo że był w tym momencie nieprzytomny. Już dawno zastanawiał się, Kogo system wybierze na jego następcę? Jednak to, co teraz zobaczył, napełniło go świadomością, iż oto właśnie ujrzał następcę i to nie tylko swojego. Sztuczne światło lamp sodowych bezkarnie ślizgało się po szeregach stalowych błyszczących zasobników. Miały prawie sześcienny kształt o lekko wołonych krawędziach, a z każdego z nich Wychodziła wiązka przewodów we wszystkich kolorach tęczy, ginąc gdzieś w półmroku. Naczynia ustawione były na stelażach, jak towary w magazynie wysokiego składowania. Zrok, podążając za liniami regałów, ginął gdzieś w ciemnościach, nie znajdując z żadnej strony oparcia na jakiejkolwiek ścianie. Wnętrze było zimne i wilgotne, czego widomym dowodem była rosa na lśniących obudowach. Pomiędzy regałami Prowadziły w nieznane szyny, po których co jakiś czas miał prawo przejechać samojezdny manipulator, wyglądający jak robot w fabryce samochodów. Lekko wyczuwalny pomruk jakiejś nieznanej aparatury wydawał się wypełniać szczelnie całe wnętrze, mimo że trudno było zdefiniować takowe w tej niezdefiniowanej przestrzeni. To był właśnie cały świat Johna. Zawierał się w jednym z miliarda poustawianych na stelażach zasobników, i tylko system był w stanie znaleźć jego lokalizację. Bez systemu nie istnieli, a system nie istniał bez nich. On tworzył im sztuczny i zarazem prawdziwy świat, utrzymując ich przy egzystencji od tysięcy lat. Oni zaś zasilali podzespoły elektryczne superkomputera. Byli nierozłączni. Idea systemu była niczym pakt z diabłem. Ludzie oddali swoje ciała wraz z rzeczywistością w zamian za wieczność w idealnym świecie stworzonym w pamięci maszyny. Program rozwijał się wraz z uczestnikami, ulegając modyfikacjom. Był ich całym światem do tego stopnia, że jedyną świadomą swojej sytuacji istotą był operator, wybierany raz na kilkanaście lat spośród całej. Rozsądnej części społeczności. Siłą rzeczy żaden z nich nie wytrzymywał psychicznie więcej niż kilkanaście lat. W ten sposób ludzkość zredukowała się do rozmiarów jednego dużego żelbetowego bunkra, wypełnionego szczelnie pojemnikami z ludzkimi mózgami, oraz już sporo mniejszego pomieszczenia mieszczącego pod systemy komputerowe. Całość kompleksu zlokalizowana była. Około 50 metrów poniżej powierzchni Ziemi. Proces przekształcania społeczeństwa w elementy systemu komputerowego wyglądał niczym wymiana starych banknotów. Już od dziesiątek lat ludzkość straciła wskutek zanieczyszczenia powietrza oraz eksperymentów genetycznych zdolność prokreacji. W tej sytuacji każdy osobnik w podeszłym wieku bardzo poważnie rozpatrywał ofertę przejścia do nowego świata na wieczną egzystencję. Po prawie setce lat nie pozostał już żaden człowiek dotychczas znanej postaci, a wszyscy zredukowani jedynie do mózgów schowali się w blaszane pudełka. Od tego momentu świat przeszedł we władanie natury, która cierpliwie przez setki lat odtwarzała z mozołem to, co ludzie zniszczyli. System przestał być chroniony od momentu, gdy nie pozostała już żadna rozumna istota, mogąca mu zaszkodzić. Lecz oto nowy człowiek, pieczułowicie odtworzony przez matkę naturę, leżał w pomieszczeniu sterowania głównym komputerem wirtualnego świata. Powoli wracała mu świadomość tego, co się stało. Nieufnie i ostrożnie podniósł się z podłogi, przyjmując postawę bojową. Był wyraźnie zdesperowany i gotowy na wszystko. Poruszył groźnie głową na boki, a wtedy pomieszczenie kolejny raz ożyło, lecz tym razem jego cierpliwość się skończyła. Trzymaną w ręce maczugą z całym impetem zamachnął się, uderzając w błyszczącą kolorami płaszczyznę. Szkło z hukiem prysnęło, siejąc po pomieszczeniu snopami iskier w otoczce dymu ze spalonych obwodów. To był dopiero początek. Szalona istota, pierwotna, przepełniona adrenaliną, nie zaprzestawała uderzeń. Plastikowe klawiatury wystrzeliwały w powietrze deszczem klawiszy. Obudowy poddawały się bez trudu, odsłaniając delikatne wnętrza komputerów. Zielone płytki drukowane z krzęstem pękały na drobne kawałki, pokrywając spodłogę niczym elektroniczny dywan. John poczuł się niczym w zepsutej grze komputerowej. Jego świat oszalał, cała przestrzeń wokół niego tańczyła, zmieniając się w nierealny sposób. Widział przed sobą przez ułamki sekund twarze swoich najbliższych, znajomych i zupełnie obcych mu ludzi. Jednak bynajmniej nie po to, by się z nimi pożegnać. Nie było już miasta, zatoki, samochodów, nie widział już nawet swojego ciała, lecz czuł, że przestaje istnieć. Rzeczywistość zredukowała się do wąskiej poziomej linii, a następnie zamieniła w pojedynczą jasną kropkę. Nastała ciemność i to był już koniec. Pokaleczony pryskami szkła, krwawiący człowiek wydał z siebie radosny odgłos zwycięstwa. Oprócz pojedynczych trzasków iskier elektrycznych, pomieszczenie było martwe. Na swój prymitywny sposób wyjaśnił jednak tajemnicę dręczącą go od wczorajszego zachodu słońca. W drodze ku powierzchni ziemi poczuł głód. Zbliżało się popołudnie, a zwierzęta ożywiały w poszukiwaniu pożywienia. Wszystko wyglądało jak przedtem. Tak jakby nic istotnego nie zaszło przez te parę godzin. Człowiek skierował się w kierunku ukrytego rankiem jadła, a z ciemnego otworu w ziemi nie dobiegał już żaden niepokojący odgłos. Natura przejęła to miejsce w niepodzielne władanie.